40 młodych ludzi z 8 krajów leżących wzdłuż paneuropejskiego traktatu Via Carpatia spotkało się na 2 tygodnie w Cieszynie, żeby lepiej poznać swoje kraje i nauczyć się społecznego i kulturowego dialogu. Projekt otrzymał finansowanie ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Ireneusz Kaznocha. Via Carpatia to droga łącząca Estonię na północy z Grecją i Turcją na południu Europy, czyli główna oś komunikacyjna Europy Środkowo-Wschodniej. To przede wszystkim połączenie kulturalne, ekonomiczne, to połączenie z zakresu bezpieczeństwa całego regionu, a także idealna okazja do wzmocnienia integracji europejskiej w tym regionie. Uczestnicy spotkania dla lepszego zrozumienia idei integracji chcą poznać historię regionu i zastanowić się nad tym, jak wiele nas łączy. Głównym elementem tego naszego spotkania jest poszerzenie naszej wiedzy na tematy geopolityczne oraz kulturalne. Każda grupa narodowa, krajowa przygotowała taki warsztat geopolityczny, w ramach którego opowiadają o sytuacji w swoim kraju. Do Cieszyna przyjechali z 8 krajów. Jestem Bułgarką. Przyjechałam do Cieszyna z Sofii. W Polsce jestem po raz pierwszy. To bardzo udane spotkanie. Są tu fajni, interesujący ludzie. Cieszyn bardzo mi się podoba. To piękne, stare miasto. Wprawdzie niewielkie, ale o wspaniałej historii i bogatej kulturze. Przyjechałem z Virginii z USA. Z pochodzenia jestem Kurdem i bardzo interesują mnie problemy tu omawiane. To jest bardzo interesujący projekt, łączący kraje leżące wzdłuż historycznego traktu. Zdobywamy tu cenne doświadczenia. Spotkanie nie bez powodu zorganizowano właśnie w Cieszynie, mieście, które jest symbolem współpracy międzynarodowej na szczeblu lokalnym. Oczywiście nie jest to sprawą przypadku. Cieszyn to miasto, które szczyci się swoją wielokulturową historią, współpracą, która poniekąd z powodów historycznych ma tu miejsce pomiędzy polską a czeską częścią tego miasta. Rezultatem projektu będzie stworzenie kampanii społecznej promującej współpracę międzynarodową państw Europy Środkowej. Uczestnicy spotkania chcą, aby sprawa budowy Via Carpatia jako kręgosłupa Europy stała się jednym z priorytetów wspólnoty na następne lata. Ireneusz Kaznocha, Aktualności.